Dlatego to jest tylko nasza opinia, więc chciałbym podejść się z tego dystansem.
Poza tym, mocno polega na Python, więc nie chcieliśmy wprowadzać dodatkowego języka. Dalej. W pewnym momencie została podjęta decyzja, żeby po prostu rozwiązania oprzeć na maszkowaniu. No, niestety, tak pewnie już myślałem, że nie było to najlepszym rozwiązaniem. Mieliśmy problemy z zależnościami. Trzeba było uważać na usuwanie paczek, bo mogło to skończyć się deinstalacją połowy kontenera. Dużo duplikacji kodu. Nie dało się tego połączyć, w pewnym momencie mieliśmy około 150 paczek w repozytorium. Znaczy około 150 repozytoriów na GitLabie. Dużo skryptów waszło w PHP. Nie dało się tego podobnie wykorzystać. No i to była ślepa uliczka. I że to zaczyna wskazać nasza zasada. Początkowo było używane do orkiestracji, do instalowania tych paczek. Musieliśmy się z to utrzymywać w tej inwentory. I to nam bardzo dużo zrobiłem, bardzo dużo pomogło na późniejszych etapach. Teraz postanowiliśmy zrobić to lepiej. I na samym początku nakreślić parę reguł. Mianowicie, wszystkie spisaliśmy do repozytorium bezpośrednio w Readme i GuideAssembly, w głównym katalogu, wszystkie zasady, reguły, dobre praktyki, które ustaliliśmy między sobą, znaczy ustaliliśmy między sobą. To też pomaga wprowadzać nowe osoby do teamu. Mamy, jeżeli ktoś, na przykład deweloper, chce przystosowywać nasze infrastruktury, pierwsze co on dostaje do przeczytania tej grafiki, on nie musi też brać się do najpierw komunikowo, musi skorzystać z gotowych recept. Też wprowadza to pewną standaryzację do tego, jak piszemy, jakby rola, etc. Żeby pokazać parę przykładów, może to się wydać trochę nieintuicyjne, ale ograniczyliśmy mikroskawów. Podajemy taki bardzo rzadko, można je takie policzyć na palcach. Dlaczego? Dlatego, że chcemy, żeby zmiany były puszczenie jednego taga dawało pewność, że wszystkie zmiany zostaną wprowadzone. Zbyt drobne tagi mogą spowodować, że na przykład system składa się z elementów A i B. Tak? Obejmuje tylko element A, ale powinien być też przekonfigurowany element B. I puszczając tylko taga A na element A, powodujemy, że system B jest nieprzekonfigurowany, to może powodować problemy. W przypadku tak w cudzysłowie grubych tagów, tego problemu nie mam, wszystko jest puszczane. Trochę dłużej to trwa, ale na razie myślę, że pozwoliło nam to zaoszczędzić parę problemów. Dalej, nazewnictwo branży, najpierw nie odpowiedzieliśmy określonej IP, czyli imię, nazwisko, slash branżnie. Pozwala to organizować otwarte branże i szukać ludzi, którzy odpowiadają za danego branża i pytać się, czy jest im nadal potrzebne, czy nie. To bardzo ważne, nie ograniczamy w rolach bezpośrednio pay, dlatego że powoduje to kod, który jest ciężko zdepakować. Mamy znaczy wyobraźcie sobie sytuację, że mamy na przykład jakąś grupę, nie są definiowane hosty, a nagle na przykład deweloper wrzuca, że z tej grupy wybiera 2-3 hosty i inny użytkownik, administrator, inny deweloper będzie musiał przejść całego playa, żeby zlokalizować, co tak naprawdę jest instalowane i na tym serwerze. Dalej, jeśli chodzi o zależności. Nie korzystamy z dependencji, które są Mozilla. Dlaczego? Dlatego, że chcemy mieć jasno zdefiniowane, co jest na danej poście, już na poziomie site HTML. Także nie musimy sprawdzać, co tak naprawdę dana rola wciąga ze sobą. Może się wydawać, że to zwiększa nam objętość site HTML, jak mówię, że jest za dużo tekstu. Na razie nie mieliśmy z tym żadnego problemu, ponieważ się nie odbywa nam do praca. I ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to
że w miarę rośnie infrastruktura, rośnie jakieś ilość grup w ten czy inny sposób i dochodzimy do miejsca, w którym ciężko się odnaleźć z tym, co nam robi. Więc wolimy nawet trochę większą rolę, która zawiera trochę więcej rzeczy, niż albo grupa, niż w niskiej grupie 15, być bardzo elastyczni, ale też mieć problemy, żeby to wszystko pospinać. Dalej. Używamy szprowizorek. Jak wszyscy wiemy, profesorki są bardzo trwałe, więc postanowiliśmy podejść do tego bardziej pragmatycznie i je też wyrecenować. W naszym repo wykonujemy wszystkie skrypty, agri-haki, jednorazowe skrypty, jednorazowe play'a. I bo o dziwo, często do nich wracamy. Często potrzebujemy jakichś rzeczy i mam tego te najbardziej potrzebne rzeczy z tych prowizorek. W tym momencie okazuje się, że one są na tyle użyteczne, że na to można przypisać albo do projektowego tula, albo wciągnąć się do góry. I dodatkowo mam tutaj version control, także jeżeli na przykład ktoś kiedyś robił upgrade na aplikacji, możemy potem ktoś inny robił upgrade na innej aplikacji, potem jeszcze innej. I nagle okazuje się, że musimy wrócić do upgrade wyższej aplikacji. Możemy wziąć cofnąć się w historii, zobaczyć, jak to było zrobione. Także to jest kolejna rzecz, którą chcieliśmy się dać, która się sprawdziła. Gdy mieliśmy już to wszystko, mniej więcej tak panował na swoim w naszym teamie, a automatyzacja wszystkiego jak leci. Mieliśmy narzędzia, wiedzieliśmy jak to zrobić, wiedzieliśmy co chcemy zrobić. No i umiotu nie mieliśmy, ale to jest historia. I po kolei, chcę przedstawić parę rzeczy, ponieważ parę rzeczy, które udało mi się zautomatyzować. Tylko takie przykłady, jak podchodzimy do tego. Więc Apache 2. Rola jest zopresursowana, dostępna na naszym profilu GitHubie, na GitHubie Benny. Też jest dostępna na Galaxy Ansible'owym. Zachęcam do przejrzenia. I automatyzacja Apache'a składa się tak naprawdę z dwóch ról. Roli miejscowej i site'owej. Rola miejscowa w tej chwili wykorzystywana jest plus minus 8 różnych miejscach produkcji u nas. Tak, to myślałem, że już ten sam patent, jeśli chodzi na przykład o jak z patenta, można by było korzystać. Podstawowe rzeczy, location, monitoring, sekwencja pakietów. Co jest ważne, w roli miejscowej też wzięliśmy, z góry ograniczyliśmy ilość funkcji kanapowych, znaczy z braki stawialiśmy wszystkie bezpieczne funkcje backupowe i włączamy je perlowa. To jest o tyle fajne, że jeżeli na przykład deweloper kontynuuje nowy system i chce użyć takiej funkcji, to od razu widać to w pull requestie. Możemy z nim podyskutować, czy naprawdę potrzebuje tej funkcji, czy naprawdę chce tego użyć. Też dodatkowo w tej roli jest podstawowe security. To uczymy dzięki temu, że niczemu nie muszą deweloperzy i nie zawiera to żadnych specyficznych dla danego systemu VHOST. To jest po prostu użytkowy Apache. Sama rola site'owa to jest to, co wiąże się z serwisem, czyli VHOSTy, czyli jakiś dodatkowy pakiet, typu lokalizacja. I można wrzucić więcej niż jedną rolę do z jednym base'em. Okazało się to bardzo, znaczy to jest przykład tego, jak realizujemy rolę. Też jeszcze taka uwaga, że znacie się tam PHP i oczywiście nie jest to PHP, który działa u nas na produkcji, jest to wycięta i wyczyszczona rola, że udało się zastrzegam. Dalej. Isinga i monitoring PSA. Ułatwia to nam provisioning, ułatwia to nam budowanie nowych hostów, usuwanie nowych hostów. Też pozwala to
Pompeo Scratch Your Own Witch, jak się podoba mówię. I samemu serce monitoring maszyn. My tylko dostarczamy interfejs. Singa opiera swoje informacje swoje na inwentory. Same template generują automatyczne zależności między hostami. Czyli na przykład, jeżeli gospodarz leży, to automatycznie wciągane są też jego goście, znaczy wyciągane są jego goście, które są oznaczone jako związane. Ta konfiguracja jest zapisana w... Znaczy ta konfiguracja, w której zapisana jest jądro. I też, co ważne, tak jakoś dane DNS-owe, o czym będę mówił też później, mamy wciągnięte do też do naszych repozytoriów, pozwala to uniezależnić monitoring od konfiguracji do monitoringu od DNS-a, korzystając bezpośrednio z danych, które są z danych autorytatywnych. Także jest Singa działa po adresach IP, a nie po nazwach domenowych. Czyli położenie DNS-a, problemy z DNS-em nie powodują problemów, nie powodują oślepienia, że tak powiem, admina, tylko można coś ten sposób wiedzieć, namierzyć problem, że to jest DNS, a nie po prostu, która leży. Dalej. DNS. To jest przykład tego, jak można zintegrować ten Singa z Pythona. Takiego rolling update, o którym wspominałem wcześniej. Więc to jest ten problem. Mieliśmy tuzinę, znaczy kilkadziesiąt serwerów, 5 serwerów autorytatywny. Każdy z nich skustomizowana konfiguracja robiona ręcznie. Sumie około 100 zon. Ciężko było w ogóle to zmienić jakkolwiek. Była ten błąd błędogenna i nie bardzo użyteczny. Znaczy, powodem ogólnym tego było to, że używaliśmy DNS-a do firewallu między usługami primary, secondary, między serwerami. Więc migrację DNS-a dzieliliśmy na trzy etapy. Pierwszy etap przemienić wszystkiego do DNS-a. I założenie jest takie, że wprowadzamy jak najmniej zmian. Po prostu chcemy wygenerować tą samą konfigurację, tą samą SIGA. Druga to jest normalizacja konfiguracji zacieśnienia ACL skupiając tylko sprzątanie. I trzecie to jest poprawienie upgrade konfiguracji, zejście z tej dużej ilości serwerów i zrobienie tego bardziej bankable. Dalej. Pierwszy etap, skrypt Pythonowy, bardzo prosto łączenie się przez Ansible do każdego z serwerów z grupy, która ma DNS autorytatywne. Normalizacja wciągana, normalizacja konfiguracji klientów się konta, także omijamy wszystkie, także jesteśmy w stanie który wymienia na każdym poście wygląda tak samo, to różni się tą naprawdę zawartością i łatwiej już opracowania. Tutaj część z nas pewnie można było powiedzieć, że można zastosować dla nas Python, właśnie po prostu opracowanie, żeby jakieś portale, ale to jest taka dłuższa historia. Prościej po prostu było najmniej checkpoint plus jakieś proste splity i splity parsowania regexpy. Z rezultatem tego jest jeden wielki hash zapisany w YAML-u z starszą konfiguracją. Ten hash w tej chwili używany jest przed mówiącymi przez Singa jako autorytatywne źródło danych DNS. Zmienił się od czasu modyfikacji, do czasu migracji jest mocno opuszczony i dalej pracujemy nad tym, żeby to zoptymalizować. Sama migracja, znaczy chciałbym, żeby wszystkie migracje nasze moje wyglądały w ten sposób, a to po prostu było niczym migrosowe dalej. Ansible ma ten fajny możliwość, że można np.
przykład czekać na konfirmację po każdym etapie. Możesz włączyć się tylko jeden serwer z grupy, będzie upgrade'owany w danym momencie. Także wsiadasz przed kompem, patrz, żeby się nie wysypało i dalej, 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 dalej. Chociaż naprawdę, jeżeli nie chciałbyś być ostrożny, to można było zrobić to wszystko równo lepiej. Automatyzacja DNS-a. Na chwilę obecną do domu Thomas Sigla konfigurujemy wszystkie nasze autorytetyczne DNS-y, by podpisywały transfer zone. Wszystkie DNS-y mają wyrównywane klucze. W przypadku, tutaj zaznaczam, że jeszcze nie zeszliśmy, na chwilę obecną jeszcze nie zeszliśmy z tych 10 serwerów DNS-a. Pracujemy nad tym, ale już w tej chwili wszystkie te serwery komunikują się, uwierzytelniają się między sobą. Dalej, przesuwanie, migracja na serwerów zone, save'ów, replikacja na nowe serwery zone. Jest bardzo łatwo, to jest te zmiany jednego z dwóch parametrów w konfiguracji repo. Wszystkie mają oczywiście dane są wersjonowane. I łatwo jest wrócić do wcześniejszych wersji. Zone, serial automatycznie jest podbijany przez Ansible, żeby się pomocował Ansible'owym. Przy zachowaniu formatu rok, miesiąc, dzień i numer wersji. I tutaj też nasz failover, biorę na pacemakerze Eterosynku, automatycznie generowane są pseudonymy dla typu na podstawie programu transportowego. Także przy 20 latach, żeby dać Wam jakieś porównanie, jeszcze będzie na następnych slajdach. Przy 20 rynkach, gdzieś około 4-5 klasów na rynek, mamy plus minus w tej chwili 130, to nie jest zaraz, żeby policzyć, bo mi się, że się nie zgadza, ale powiedzmy, że mamy 130 klasów RAM-owych plus minus i każdy z nich ma swojego unikalnego VIP-a. To by miało, moglibyśmy to konfigurować w różnym DNS-ie, no byłoby to trochę problematyczne i czasochłonne. To jest nadal, jak mówiłem, work in progress. W tej chwili pracujemy nad dynamicznym inwentory, który jednocześnie będzie też zarządzał IP-pulami DNS-ów, IP-resów do IP. Tak, żeby dodawanie nowych hostów ograniczyło się do zdefiniowania hostname'a i grup, którym on należy. Natomiast przydzielenie adresu IP było już załatwione automatycznie samą propagację zmian, DNS-y, etc., etc., etc. Dalej. Failover, branding. Tak jak mówiłem wcześniej, około 130 klasów RAM-owych. Mamy całe nasze recepty polskich pacemakera są dostępne na SWG Galaxy i na naszym profilu kawowym. Tutaj mamy ten sam pattern Power User z Apache Domainsa. Podstawowa rola do rozpala tylko posting i Space Packera załatwia membershipę. W 4.2 jest możliwość definiowania unikasowych membershipów, także nie trzeba używać multicasta. Dalej. Ta podpisowa rola jest przydatna, jeżeli ktoś chce zostawić tylko chcę zostawić klaster spalca, czyli dostaje całą infrastrukturę, a wszystkie reguły z konfiguracji sobie zapisać samemu. Natomiast sama rola klaster to jest zestaw reguł, które można używać, które używać ponownie, na przykład VIP pojedynczy, multi-VIP, unikastowy, ten serwis na RSB. To wszystko można połączyć razem i stworzyć na przykład jakieś bardziej skomplikowane konfiguracje. Tutaj zachęcam do tego, żeby uskoczenia, jak wygląda na GitHubie, też nie chcę wchodzić w szczegóły.
Tutaj też taką ciekawostką jest to, że udało się zrobić synchroniczny handel dla CRM-a. To znaczy, to nie jest takie łatwe, jak może się wydawać, bo konieczne jest w przypadku, że jest zmiana konfiguracji CRM-a, odpalenie tylko na jednym telefonie handlera, tylko na jednym poście z grupy. Przy czym nie zakładamy, że jakikolwiek host z grupy jest wyróżniony. Okej. I dalej. Zarządzanie użytkownikami. Początkowo nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby postawić coś w stylu NetLab'a. Nie mieliśmy czasu za bardzo, żeby zostawić coś, co mogłoby być służyć do obsługi wszystkiego. Widzieliśmy jakieś szybkie rozwiązania. Zależało przede wszystkim na niekoniecznie niepotrzebne było cały czas bycie online, żeby wszystkie serwery, żeby móc logować się na serwer, było potrzebna sieć. Znaczy, w sensie, że można było zalogować się zarówno po konsoli, by sieć nie działa, jak ze skargi się nie działa. Zintegrowany z nas Zintegram, pozwalająca na integrację z innymi platformami. Co najważniejsze, żeby Wuid był zintegrowany. Myśleliśmy, że to będzie wyzwanie, ale okazało się, że to jest prostsze niż nam się wydawało. Parę tasków, parę grup pasów. Mamy w tej chwili konfigurację, która przykładowo, jeżeli deweloper dostaje root na swój system, to automatycznie Singer jest przekonfigurowany na bazie tego, że włączane są wszystkie powiadomienia i monitoring. Także ma automatyczny dostęp do monitoringu i jest zbudzony się w pomocy, jeżeli system nie działa. Sieć. Jesteśmy w tej chwili na rozmnożeniu, mamy drugi warstwę do dyspozycji. Także budujemy tak naprawdę własną sieć na bazie tego, co nam wystarcza. Wszystkie zestawienia tuneli są zintegrowane automatycznie, cała sieć. Tutaj też coś bardzo ważnego. Firewall także jest generowany przez Mozilla, bazujemy na Fermie. Dostarczamy base'a, taką najbardziej podstawową rzecz typu SSH, dostępu SSH, monitoring, MUNI, etc. I pozwalamy deweloperom, żeby bazując na naszej aplikacji, wrzucali też swoje reguły. Oczywiście wszystko jest zrobione na zasadzie pull requestów, ale deweloperzy nie muszą czekać na nas, żeby przygotować swoje różne rzeczy. Mogą na przykład zdefiniować swoje reguły firewalla, wrzucić pull requesta i to zajmuje wiele mniej czasu. Oni nie czekają na nas, my nie musimy kręcić się jak łączni i kontekst switchować zbyt często. Backupy. Każdy host, który wymaga backupu, jest automatycznie dodawany do Barosa. To jest osobowy form backlink. Tak samo, dodawanie nowych hostów, przygotowanie dodatkowego storage'a, setup, autentykacja, wszystko to bez Mozilla byłoby przyczynami problematyczne. Tu tak naprawdę ograniczamy się do tego, że nowy host wcale certyfikaty autoryzacyjne do repo i właśnie na i odbawa Mozilla na tym zarazie kończy. Dalej, to jest też coś, co u nas się sprawdziło, może wam się przyda. Skalowanie rynku. Mamy kodami, jesteśmy dostępni na około 20 marketach. Ta liczba prawdopodobnie zwiększy się, to wcześniej niż później. Każdy z nich rośnie w swoim tempie. Niektóre jeszcze są na etapie, gdy mieszczą się na jednym serwerze. Niektóre rosną niemalże eksponencjalnie, jak w tej chwili. I trzeba je wszystkie skalować, trzeba je wszystkie konfigurować.
Problem jest taki, że jeżeli musielibyśmy każdy z nich konfigurować się od osobna, no nie byłoby to spójne, byłoby to spójne i byłoby to dość nieefektywne. Dlatego pomysł jest taki, że tworzymy rozmiary, unifikujemy rozmiary magnetu, to jest jako rozmiary koszulek, XL-ka, XXL-ka, SK, M-ka. Każdy z rozmiarów ma zestaw swoich parametrów i wraz typu na rozmiar Cache'a na Nginx'ie. Nasz rozmiar to jest TZ-TZ-TZ-TZ-TZ Cache. I skalowanie rynków w górę czy tu wymaga zmiany tak naprawdę jednej zmiennej plus uruchomienie Ansible'a. To jest dość łatwo zrealizowane, to jest naprawdę parę ików, parę tasków. I hierarchia ćwiczenia inaczej variable precedence zmiany. Oczywiście w tej łyżce miodu, znaczy w tej łyżce miodu jest łyżka dziegciu, jak wszędzie z wszystkimi technologiami. No, mamy też parę programów z Ansible, bo jesteśmy w stanie za bardzo z tego obejść. A mianowicie powiem tym, że czasami bywają problematyczne. Czasami te błędy, które są sprawdzane przez Ninja, powodują, że jakby jedną opcją jest dysekcja i usuwanie połowy template'a i patrzenie, czy błąd zniknął. Dalej. Samo template'y, nie wszystko da się załapić na dołem. Czasem po prostu trzeba template'a odkrywać do template'a. I niektóre template'y zaczynają przypominać takie bardziej programy niż template'y. Szczególnie na przykład w DNS-ie, w zonach. Z niego obsłuży się na przykład CRM-a. I Jinja jest zaprojektowana dla prędkości i pewne rzeczy są tam z niej wycięte. To właśnie powoduje, że to jest nieefektywne. Czasem na przykład zamiast z jednego momentu pytania, to jest załatwić coś jedną błędną kartonową, gdyby była dostępna. Musimy na przykład kierować w kilku listach, zbierać wszystkie linki do tablicy i dopiero używać tablicy. Więc to też jakbyś mogła powiedzieć, to też można by było. Też widzę pewne pole w poprawie. Też możemy, żeby to po prostu ograniczyć jak technologii. Dalej. Jeśli macie infrastrukturę, która jest drzewem, to nie ma problemu. Ale jeżeli tak u nas drzewo ma dwa ruty, bo może mieć ruta zarówno w roli, jak i w markecie, to tu zaczynamy się problemy z dziedziczeniem zmiennych. Bo czasem chcemy, żeby rola dziedziczyła z głównej roli, rola dla dziecka, żeby dziedziczyła z głównej roli, ale to jest z marketu. I wymaga to takiego trochę arykania. Tutaj mogę pokazać, nie napisałem tego. Załatwimy to w ten sposób, że przykładowo dobra, więc może uwierzcie mi na słowo, że wymaga to jeżeli jesteście zainteresowani, to nie mogłem mieć to do prezentacji. Dalej. Prędkość. Mamy w tej chwili wywołanie playa wszystko na wszystkim, czyli wszystkie role na wszystkich serwerach, przesłane do wszystkich serwerów, zajmuje trochę czasu. To jest poprawione w Fightlingu, ale no, to trochę jednak zajmuje, więc żeby nie zabić całej infrastruktury. Tutaj akurat plus dla Puppeta, że to może się dzieje, to się troszkę może dziać jednym czy
równolegle i w tej całej infrastruktury po prostu zajmuje mniej czasu. I dalej, część rzeczy, która bardzo nam się przydała, jest zawarta w Towerze, między innymi restowa API, która można włożyć do continuous integration i delivery. No i schedule z delegacja do deweloperów tasków, także oni mogą odpalać bez posiadania uprawnień sudo. Mogą odpalać po pewnym planie pewne taski na grupach serwerów. Też jeśli chodzi o schedules, bardzo by nam się to przydało, jeśli chodzi o też w przypadku auto-update'ów infrastruktury, bo wtedy parę następnymi skrytymi klejami można było załatwić automatyczne update'y serwerów, jak ten update. I dalej. Mamy tu, w Brandy mamy takie właśnie podejście defoksowane. Zależy na tym, żeby deweloperzy uczestniczyli w budowaniu infrastruktury, żebyśmy mocno współpracowali z deweloperami. Więc zależy na tym, że po jest następne RVO do deweloperu. RVO tylko dla na razie. Wszystkie zmiany są próbowane, ale są rozumiane na zasadzie pull requestów od deweloperów. Czyli na przykład deweloper chciałby wprowadzić nowy system, my dostarczamy mu narzędzi, on tworzy rolę, my robimy pull requesta, my robimy review kodu, co napisał i wtedy puszczana jest ta metodologia. Tutaj bardzo fajna rzecz, którą przynajmniej rok temu nie widziałem pokazać, nie wiem, czy coś się zmieniło, prawda? Że te najbardziej krytyczne rzeczy, typu gotowa support przedmiotu certyfikatu, można wsadzić do AssembleBlock. AssembleBlock to jest, są pliki szyfrowane ASA256, które dostępne są dla Assembla, jeżeli podamy hasło, to szyfrowanie jest przezroczyste dla Ansibla, jeżeli posiadamy odpowiednie wierzytelniania, czyli hasło, to podamy mu hasło na linii komend. Natomiast jeżeli tego hasła nie posiadamy, to będą potrzebne na przykład w przypadku deweloperu, a specyfikujemy skip tags. Wszystkie rzeczy, które dotyczą właśnie Ansible Vault'a i Mission Critical rzeczy, są pomijane. Deweloper może po prostu wszystko konfigurować, co tam są w usługach. A jeżeli potrzebuje zainfigurować na przykład jakieś solty, czy jakieś sole, my wykonujemy tego kleja już po swojej stronie. No i tak mówię, dużo rzeczy mamy na OpenSource'ach. To jest czasem, jak czasem wyglądam, jak biorę i po prostu rozmawiam z różnym elementem, że potrzebujemy jeszcze więcej na OpenSource. Ten przykład, tak? Znaczy, nie wiem, może później będę tak wyglądał, jak to chyba działo się, ale to jest dłuższa historia. Dużo rzeczy, z którymi tutaj rozmawiałem, jest dostępne na naszym profilu GitHubowym. Zachęcam do zapoznania się, kontrybucji, komentowania. Część rzeczy jest work in progress. Tutaj może. O, daj. Przepraszam. O, nie, teraz zaczynam zupełnie. To przyszło chwila. Chciałbym pokazać szkodę głowy, ale... Nie jest podany departament, który pracuje
prawda? Też na przykład masz dwa rzeczy, które napisaliśmy w LAMU, są dostępne. No i zachęcam do poznania się. I teraz parę wniosków. Dzięki Asimowi i dzięki temu, co udało nam się osiągnąć, tam czas upływu tego rynku zmniejszył się 3 do 5 razy. Wiele razy poprawiło nam się, o ile mocno poprawiło nam się współpracę z deweloperami. Po obsługi mamy dużo więcej czasu dla siebie, ponieważ możemy puszczać rzeczy do deweloperów. Cała infrastruktura wreszcie da się personalizować i wrócić, że coś zostanie zepsute, to możemy wrócić do pierwszego stanu. No i to news. I mocno synchronizowano się w dziedzinku. No i tutaj, jeżeli, tak jak mówiłem, dużo mamy jeszcze work in progress, jeżeli ktoś chciałby dołączyć i pomóc nam z tym, to zachęcam do zapoznania się z naszymi ofertami, między innymi w tej chwili szukamy wydaje się, czy jakoby to było chyba z danych, z usuwać jakieś rekordy z poznanych.
Jeszcze sprawa, czy zarządzacie zawartością katalogu. W sensie, żeby usunąć pliki, których właściwie się nie spodziewacie. Tak, więc po kolei. Tak, zaczęliśmy pisać moduły. Jest to bardzo prosta sprawa. Nawet nie spodziewałam się, że jest tak. Może się tak fajnie wpiąć na sługa. Drugie pytanie. Może właściwie trzecie. Czyszczenie wartości katalogu to jest jak na razie jedyna rzecz, tutaj znowu porównanie z Puppetem, którą Puppet ma według mnie lepiej zrobioną, bo Ansible, przynajmniej takiej domyślnej konfiguracji, którą dostaniecie po skompilowaniu, nie da się tego zrobić, że po prostu Ansible pilnuje, że ma w tym katalogu tylko te pliki, które zdefiniowane zostały przez admina. To znaczy, jeżeli macie tylko jedną rolę i to jedna rola jest na serwerze, to da się to zrobić, ale jeżeli na przykład chcecie załatwić sudo, ostatnio mieliśmy taki problem, że chcieliśmy pilnować w katalogu, żeby były tylko te pliki sudo wersją, które my zdefiniowaliśmy, jeżeli cokolwiek wrzucić, to żeby to było usunięte i każda rola, żeby mogła wrzucić swój plik do katalogu sudo, czyli na przykład wystarczamy base'a, rola na przykład, nie wiem, jakiś czegoś, który potrzebuje dodawać coś z krzywieniami ruta, też rzuca plik, tak rozsiane po całym repozytorium. Nie da się tego zrobić w prosty sposób. Można próbować z pretaskiem, rsyncami, posttaskami, ale to jest trochę życie i tutaj można się zastanowić, czy da się zrobić to modułem, ale to już jest też trochę kombinacja z tym. Także tego na chwilę obecną po prostu dajmy sobie z tym spokój. Może też wrócimy do tego później. Drugie pytanie, czy mógłbym proszę przypomnieć? Dodawanie rekordów do jakiejś bazy. Tutaj było trochę eksperymentów, to jeszcze nie. To też czeka na kogoś, kto się tym zajmie bardziej. Ansible ma możliwość manewrowania użytkownikami w bazie. Można zrobić można trochę zrobić obejście, na przykład kontrolować plik na zasadzie jakiegoś pliku, też kontrolować akurat w bazie na jakiegoś coś. Generalnie inserta na bazę pytania zrobił nas tego czynnik. Nie testowaliśmy tego, na razie nie ma. Można zrobić inserta, ale musiałbyś pilnować, żeby nie było robione za każdym razem ten insert. Musiałbyś się bawić z jakimś dodatkowymi funkcjami. Nie mam takiego pytania, bo na początku porównywałeś Ansible do Puppeta z tego, nie znam Ansible, od razu mówię, Puppeta trochę znam Ansible, nie? Na ile poznałem Puppeta, to on jest językiem opisu stanu, on nie jest językiem opisu akcji. Jeśli rozumiesz różnicę, nie? Że tak. Właśnie Puppet pilnuje, że w danym katalogu mają być takie i takie rzeczy, natomiast Puppet zasadniczo nie służy do tego, żeby zainstalować, jeszcze nie służy do deploymentu. W ten sposób powiedział. I moje pytanie jest takie, bo rozumiem, że dla Was Ansible jest pewnym zastępstwem Puppeta. W różnych rzeczy teraz też na pytania kolegi, jak odpowiadałeś, wynika, że mniej służy do zarządzania stanem, a bardziej właśnie do wykonania pewnej sekwencji tasków i dziękuję, mam stan docelowy. Nie, w Puppecie jest tak, że Puppet sobie tam mniej więcej pół godziny sprawdzi obecny stan systemu, porówna z tym, co ma w manifestach. Jak jest różnica, to wykonuje pewne akcje, żeby doprowadzić do tego samego obrazu. Jak to wygląda z nas? Myślę, że to jest dokładnie tak, jak działać. Przypomnę dwie. Według mnie to są tak dwie różne filozofie po prostu podejścia do automatyzacji. Tak jak sam powiedziałeś, Puppet zarządza stanem. I on nie jest stworzony właśnie do tego, żeby robić takie rolling deployments. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Ansible właśnie nie po prostu to wynika z tego, że on odtwarza działania admina. To jest po prostu proste. Puppet daje dodatkową, wprowadza trochę dodatkowej złożoności, bo on opisuje stan serwera. Według nas, poza tym jednym przykładem kontrolowania plików w Ansible, po roku doświadczenia z Ansiblem, to jest inna różnica. Osiągamy ten sam stan, czyli ten sam stan serwera, dwoma różnymi drogami tak naprawdę. Albo odtwarzanie kroku admina, które powinny być indepotentne. To znaczy, że masz jeden, jeżeli wyłasz kontrol raz, drugi, trzeci, piąty. Jeżeli nie ma zmian, to
na systemie, to sam automatyzacja nie prowadzi systemu. Osiągamy to samo dwoma różnymi drogami, przy czym to może, co powinienem określić, że dla nas ważne było to, że dla nas ważna była ta integracja, że możemy jednocześnie osiągnąć orchestration i automation, a nie tylko automation. I tu jest właśnie ta różnica, która jest bardzo znacząca na nas prowadzi. Czy to odpowiada? Tak, absolutnie odpowiada. Czyli można powiedzieć, że naszą potrzebą było generalnie to, żeby mieć takie, nazwijmy to, klasyczne DevOps, tak, że macie jakiś kod do zdeployowania, nie wiem, co dzień, co drugi dzień. Chodziło o to, żeby można to deployować stale w systematyzowany sposób. Bo Puppeta widzę jako w tym momencie bardziej jako zastosowanie, że nie, powiedzmy, masz serwer SSH, na który chcesz się też ludziom logować i tylko pilnujesz, żeby ten serwer SSH miał kompletną konfigurację. Tak, teraz go zdeployowałeś, to będzie miał taką konfigurację przez najbliższe pół roku. Nie powiedziałbym, że to jest, że naszą potrzebą były takie deploymenty. Tutaj jest bardziej chcieliśmy mieć coś zintegrowanego. Chcieliśmy po prostu stawiać wiele systemów. Chcieliśmy, żeby to wszystko było połączone w jedną całość, spójną całość. To było dla nas bardzo ważne. Podejście do podstawy tak samo było dla nas bardzo ważne. To było tylko też jedno z naszych celów. I papier nam po prostu nie dawał tego. Nie koncentrowaliśmy się na tym elementach. Nas po prostu pasował się w nasze potrzeby. Puppet niekoniecznie. Pewnie. Proszę? Pewnie. Okej. Jeśli chodzi. Pytanie, przed wyborem dla pomyśli poszczególne rozwiązania podobne na rekomendowa? Wiem, że jest SAD. Przyznam się szczerze, że po prostu nie mieliśmy na to czasu. Ansible wstrzelił nam się tak wymagania, że po prostu stwierdziliśmy, że szkoda czasu ma to, żeby jeszcze bardziej wdrążyć. Jeżeli chodzi o minus Ansible, to podejrzewam, że dostęp do restart i wchodzi wersji. Całkiem możliwe. Znaczy, your mind is my worry. To jest, co działało dla nas, oczywiście tyle. Nie chciałbym wchodzić w porównanie Salta z Sigla, bo Salta nie znam po prostu. I możliwe, że... Okej, tutaj wymachają mnie, że już koniec. Także ostatnie pytanie, a to było... Także to jest całkiem możliwe, że można było rzeczowo się znać lepiej Salta. A pytanie, czy można było wyjaśnić, które rzeczy Ansible nie osiągnęły lepiej niż SAP, ale też to mam na inną prezentację, a i porównanie SAP versus Ansible. Dobra, dziękuję bardzo.